Skatepark dla Suszu! Pomysł na stworzenie skateparku w Suszu pojawił się już wiele lat temu. Marzenia miejscowych skaterów do tej pory nie mają odniesienia w rzeczywistości. Młodzi ludzie postanowili działać. Napisali petycję skierowaną do władz gminy. Przedstawili nie tylko argumenty dotyczące utworzenia skateparku, ale również swój własny projekt. Przy etapie budowy od razu wyprofilować ten skatepark, żeby on był jedną wielką całością. Po co tworzyć nawierzchnię i układać na niej przeszkody, skoro na etapie tworzenia nawierzchni można ją wyprofilować i w ten sposób uzyskać przeszkody oraz tworzyć jednolitą całość. Burmistrz Susza, Krzysztof Pietrzykowski, jest otwarty na pomysł budowy skateparku. Jednak projekt, który został zaproponowany młodym ludziom, znacznie odbiega od ich oczekiwań. Projektant miał umowę, z której musiał się terminowo wywiązać. Nie wiem, jak to było. Ja po prostu ich skontaktowałem. Ja w tym nie brałem udziału, powiem pani. Ja tylko stworzyłem możliwości konsultacyjne. W tej chwili nie ma pieniędzy na skatepark, nie ma pieniędzy. Dopiero planuję zaprojektować jakąś kwotę w przyszłorocznym budżecie. I w przyszłorocznym budżecie rozpoczniemy budowę takiego, jaki sobie zaplanują. Nie zgadzamy się również z wyborem materiałów, które rzeczywiście są nietrafne. Jako podłoże kostka polbrukowa, a jako materiał jezdny przeszkód sklejka laminowana. No niestety, drewno nie jest zbyt dobrym materiałem na panujące tutaj warunki, na wilgoć oraz również na samą nawierzchnię jezdną, gdzie zostanie ona wytarta przez twarde kółeczka od deskorolek, rolek. No rowery może sobie jakoś z tym poradzą, ale BMX-y z twardymi pegami mogą łatwo rozbić ten materiał. Jest projekt, który jakby wykonał projektant całego kompleksu plażowo-sportowego i w tym również jest właśnie skatepark. No i w tym projekcie właśnie typowo patrząc na skatepark, no i według mojej opinii i przedstawiłem tą opinię również władzy, no jest to projekt, którego ja jakby nie popieram swoją osobą, ponieważ nie wydaje mi się on taki, jaki powinien być. Miłośnicy jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach czy BMX-ie muszą sobie radzić sami. Jeżdżą w miejscach, gdzie stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale również i dla innych. Przeszkody tworzą sami lub wykorzystują miejską infrastrukturę, która niestety nie jest idealna do jazdy i skutecznie uniemożliwia uprawianie tego sportu w pełnym wymiarze. Podobną sytuację można zaobserwować w Ostródzie. Tutaj również nie ma odpowiedniego miejsca do rozwijania pasji młodych rajderów. Problem, tak jak w Suszu, istnieje od wielu lat. Próby rozmów, prośby oraz kierowane pisma wciąż nie przynoszą efektów. Pisaliśmy petycję od lat kilku. Wcześniej była ekipa dosyć zwarta, raczej były dwie osoby, które się tym zajęły, ale niestety wyjechał teraz na studia. I raczej większość z nas jest niepełnoletnia i nie ma się kto tym zająć, a raczej władze często nie zwracają uwagi na to, czy piszemy, czy nie, albo odstawiają to po prostu na bok. Jest w Olsztynie skatepark, który jest dosyć duży jak na takie miasto i według mnie połowa tego, nawet 1/3 by wystarczyła. To jest dosłownie kilka rurek, kilka murków, jakieś schodki i to wszystko, czego nam trzeba właśnie. Dla porównania, w Nidzicy powstał skatepark, który spełnia podstawowe wymagania techniczne, podobnie jak w Sosnowcu. Tutaj młodzi ludzie również mają pole do popisu. To dobre przykłady pokazujące, że jeśli się chce, to zawsze można. W małych miastach skaterzy również chcą jeździć, a powiedzenie „ciesz się z tego, co masz” w tym przypadku się zdecydowanie nie sprawdza.